Hej kochani, z tej strony wasza Polish Notes, a jeśli jeszcze nie znacie tej serii, czyli sprawdzam wybór artykułów szkolnych we wszystkich sklepach, to w tych odcinkach co robię, to chodzę po sklepach i sprawdzam asortyment, długopisy, pisadła, wszystko co jest potrzebne do szkoły czy na studia, żebyście wy po tych sklepach nie musieli chodzić. A jest to de facto dopiero pierwsza część z trzech w tym roku, ale już dzisiaj będą naprawdę fantastyczne rzeczy do pokazania oraz ciekawe sklepy do odwiedzenia, także koniecznie zostańcie do końca. No i żeby nie przegapić następnych odcinków z serii Back to School i ogólnie wszelakich aktywności na moim profilu, to koniecznie zaobserwujcie mnie na Facebooku, Instagramie czy YouTubie. A jeśli chcecie kupić najlepsze na świecie notatki maturalne z biologii, z których jest już zadowolone bardzo dużo osób, to napiszcie do mnie w wiadomości prywatnej albo zajrzyjcie w link w opisie. A ja już przechodzę do pierwszego sklepu, czyli do Carrefoura. Co bardzo mi się w tym roku spodobało, to fakt, że wszystkie sekcje są podpisane, co nie wydaje mi się, że było w poprzednim roku. Akurat trafiłam na moment, gdzie jeszcze wszystko było względnie poukładane, nie było takiego armagedonu, jaki się zdarza w połowie sierpnia, także wybrałam się bardzo wcześnie i się opłaciło, bo jak widzicie, wybór jest jeszcze bardzo duży i jest co pokazywać. Tak jak w poprzednim roku, znajduje się taki stand z samymi długopisami zwykłymi czy żelowymi, plus jeszcze kilka słodkich dodatków, takie jak te zakreślacze, i mamy je w dwóch wersjach z misiakami albo ośmiornicami. Są one naprawdę przeurocze. Jak z jakością? Nie jestem do końca pewna, bo wszystkie te produkty, które tutaj widzicie, bądź prawie wszystkie, są firmy Wicam. Z firmą Wicam próbowałam jakoś pracować również za moich szkolnych czasów i zawsze byłam bardzo niezadowolona. Także tutaj uważałabym z jakością, bo rzeczy są naprawdę przecudne, przesłodkie, ale niestety możecie się na nich zawieść. No i oczywiście jeśli chodzi o takie rzeczy jak kleje, czy temperówki, czy nożyczki, czy na przykład korektory, zainwestujcie sobie w coś lepszego, bo wygląd czasami nie nagradza, a możecie po prostu z tych rzeczy pod koniec nie korzystać, bo są beznadziejne. Klej nie klei, temperówka nie struga i wiecie co dalej. Tak czy siak, długopisy są naprawdę przeurocze, są nawet długopisy squishy, a ceny wahają się od 5 zł do 13 parunastu. Zależy od modelu długopisu. Jak widzicie, wszystkie są pod marką Wicam, ale de facto wszystkie te modele znajdziecie o wiele, wiele taniej na AliExpress i może z lepszą jakością tuszu. A tutaj jeszcze taki szybki bajer, który bardzo mi się spodobał, to są długopisy z takim psikaczem. Możecie sobie wlać jakąś mgiełkę czy coś i się psikać na zajęciach, ale może to być na przykład jakaś woda różana, czy nawet sama woda, która po prostu ochłodzi was w gorący dzień. Jak widzicie, nie ma jako tako miejsca na wypróbowanie wszelakich długopisów, więc każdy de facto pisze i próbuje gdzie chce, a takie miejsce mimo to by się przydało i jeden długopis do testowania zdecydowanie by wystarczył, bo wiadomo jak to jest, ludzie otwierają wszystko, testują wszystko i potem każdy z tych długopisów niestety wysycha. Tutaj mamy akcent świąteczny i halloweenowy, bo czemu nie? Można się zaopatrzyć nieco wcześniej, a potem mieć na zapas. Tak czy siak są to końcówki zwykle żelowe albo takie typowe kulkowe. Dominuje kolor tuszu niebieski oczywiście, no bo jaki inny, nie? Teraz moi drodzy przejdziemy do kredek. Jeśli chodzi o kredki, taka moja roda, również zainwestujcie w te dobre albo chociaż sprawdzone, jakieś z Bika, Faber-Castella, takich naprawdę znanych marek kredki nie muszą być wcale ekstremalnie drogie, a naprawdę uratują wam nerwy, stresy, które potem będziecie mieć podczas szybkiego temperowania takich okropnych kredek. Tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, jest to również powrót do mojego dzieciństwa, są to takie kredki piętrowe, gdzie nakłada się jednego misia na drugi i w każdym misiu jest kredka, tylko trzeba uważać, bo często jak się jeden mis zgubi, no to przewalone, już więcej tych kredek
nie użyjecie. Tutaj mam jeszcze korektory i tak jak powiedziałam, warto również zainwestować w dobry, niezacinający się korektor. Mimo to nie mogłam się powstrzymać i musiałam Wam te urocze korektory pokazać, bo są takie w kotki, są w ananaski, są zwierzątka i są naprawdę, naprawdę urocze i myślę, że summa summarum, jeśli macie ochotę przetestować, to jak najbardziej takie urocze korektory, nawet w kształcie donata, możecie znaleźć właśnie w Carrefourze. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście to, co ja, tak patrząc na mój pierwszy przegląd artykułu we wszystkich sklepach 2 lata temu, nie było tyle brush penów, nie było tyle pastelowych zakreślaczy i naprawdę to było święto lasu, kiedy można było znaleźć w sklepie jeden z takich produktów, a teraz się od nich roi. Są one oczywiście lepszej, gorszej jakości. Te akurat malutkie zakreślacze z Eddinga polecam z całego serca. Edding jest to dobra marka i te zakreślacze potrafią przeżyć ludzi. Ale jak widzicie, wybór jest naprawdę przeogromny i trzeba uważać, żeby nie wtopić w czymś kiepskim pieniędzy. Dlatego właśnie macie mnie. Więc koniecznie oglądajcie też inne części, żeby nie przegapić najlepszych perełek. Jeśli chodzi o kleje, tutaj jest również bardzo duży wybór, ale moi ulubieńcy to są kleje z firmy Amos, takie zielone, są to również te z Pateksa i tego typu firm, które się faktycznie klejami zajmują, bo wiecie, te takie najtańsze są najgorsze, one może i ładnie pachną, może kolorują, ale zdecydowanie nie kleją. Tutaj jeszcze mamy krótki wybór plecaków. Wiadomo, są Vansy, Adidasy, New Balance, ale też jest Harry Potter. Także jeśli ktoś jest fanem Harry Potter, to może sobie właśnie kupić taki plecak. Tylko, że on kosztuje ponad 100. Ale mimo wszystko jest ładny, uroczy i jest ogólnie seria produktów z Harrym Potterem, co pokażę zresztą później, ale najpierw piórniczki. Piórniczki kochamy, kochamy je w dużych ilościach, kochamy piórniczki trumienki chyba najbardziej, jeśli wiecie, o czym mówię i mnie oglądacie. A tutaj mamy różnorakie przykłady. Ceny piórników tak się wahają od 5 do nawet 40 zł. Także zależy, jaki macie budżet, ale też zależy, jaki wzór Wam się najbardziej podoba. Jest seria z kotkami, jest naprawdę wybór przeogromny. Jedne są ładniejsze, drugie już niekoniecznie. To jest, powiedzmy sobie, kwestia gustu. Ale tutaj zaryzykuję stwierdzeniem, że nawet te piórniki z firmy Wickham, czy jakieś takie tańsze piórniki, jeśli tylko dobrze zamek im chodzi i nie ma jakichś takich tragicznych elementów, które widzicie, że zaraz się rozpadną, to jak najbardziej nie musicie jakichś wielkich pieniędzy inwestować w piórnik, tylko po prostu wziąć taki, jaki Wam się akurat podoba. No jak widzicie, wybór piórników w Carrefourze jest ogromny, wręcz przytłaczający. Wzorów i kolorów jest tyle, że ja jako dziecko dostałabym oczopląsu i drgawek, bo po prostu wybór jest obłędny w porównaniu jeszcze do kilku lat wstecz. Jest piórnik moich marzeń, czyli 3-piętrowiec, ogromny, wyposażony w lody, w jednorożce. Tutaj akurat trochę przypał, bo jest piórnik niby eko, a jest plastikowy i nic z eko nie ma wspólnego, no ale niestety na takie smaczki się nie poradzi. Nie należy po prostu takich rzeczy kupować. Są piórniki silikonowe, tutaj trzeba uważać, bo bardzo łatwo się brudzą, ale ogólnie każdy znajdzie coś dla siebie i cenowo też nie jest najgorzej. Także jeśli chodzi o piórniki, myślę, że możecie się jak najbardziej do Carrefoura wybrać. Są też takie z polskimi napisami i podobno jest to produkt polski. Wprawdzie jak na taki typowy piórnik tubę nie są one najtańsze, bo kosztują około 30 paru złotych, ale jeśli ktoś ma ochotę kupić sobie taki piórnik z napisem dzisiaj zacznę, jutro skończę, nie ma problemu. A poza kategorią pisadłową macie tutaj na przykład mapę z drapki. Sama mam taką na ścianie i bardzo sobie chwalę, bo troszkę podróżuję. No a obok mamy też naszego Harry Potter znowu, ale nie polecam za bardzo produktów z tej serii, ponieważ no, nie są one najlepszej jakości. To jest po prostu taki typowy branding i jest to również taki dział, gdzie macie absolutnie wszystko z różnych serii i
z różnych po prostu parad i z różnej tematyki, ale obok są za to bardzo ładne teczuszki, które możecie już zakupić od 6 zł i jest to coś innego niż Interdruk, także jeśli chcecie się nieco wyróżnić i nie kupować wszystkiego z Interdruku, to również tutaj znajdziecie całkiem nie najgorszy wybór. Jeśli chodzi o zeszyty, również wybór jest całkiem spory, chociaż żebym powiedziała, że w tym roku jakiś zeszyt niesamowicie mnie zaskoczył, powalił na łopatki, nie wiem jak, to nie, zdecydowanie nie. Jakoś nie było takiego momentu, żebym była nie wiadomo jak zachwycona, mimo wszystko pokażę Wam wszystko, ponieważ od tego właśnie jestem, a poza tym gusta są różne, są gusta i guściki, także chcę, żebyście mimo wszystko znaleźli coś dla siebie, ale ceny troszkę powalają, 20 zł za taki koło zeszyt A4, troszkę dużo. Te zeszyty przykuły moją uwagę i z tej firmy przykuły również moją uwagę w poprzednim roku. Jest to firma Rexus i w tym roku stworzyła bardzo ładną serię metalicznych zeszytów. Jakość kartek jest również bardzo dobra, a ja bardzo lubię błyskotki, lubię metaliczne zeszyty z takim błyskiem. Także tutaj również znajdziecie wybór, ten mi się bardzo spodobał, jest bardzo ładny i elegancki i jest to znowu coś innego niż Interdruk. Nie żebym nienawidziła Interdruka, bo mają zawsze najlepsze, najpiękniejsze wzory, ale mimo wszystko jest on dostępny wszędzie, a czasami warto się trochę wyróżnić. I wiecie, przechodziłam obok tych wszystkich zeszytów, mówię nunne, o Oxford, nunne i potem widzę ładny zeszyt, patrzę na firmę Rexus. Także z tych zeszytów najbardziej mi się właśnie te Rexusowe spodobały. Oczywiście są jakieś wyjątki w nie najgorszych cenach, jeśli chodzi właśnie o bruliony A5, A4, nawet takie carrefourowskie nie są najgorsze, mimo to... Czy coś mnie zaskoczyło? Niekoniecznie. To samo się tyczy zeszytów przedmiotowych i jak na razie chyba ładnych zeszytów przedmiotowych jeszcze w żadnym sklepie nie widziałam. Pewnie Empik mnie zaskoczy, ale jakie będą ceny, wiemy jakich cen możemy się spodziewać. Z moich ulubieńców są te przeurocze zeszyty z kiciokami i psiokami. Boże, jakie są słodkie. Po prostu nie mogłam się przy nich nie zatrzymać. Druga sprawa to zeszyty wykonane z recyklingowanego papieru, przynajmniej jeśli chodzi o okładkę. Wzory również bardzo ładne. Jeśli chodzi o informacje dla miłośników Oxforda, Oxfordy dalej drogie, strasznie drogie. Zaczekajcie na Biedronkę i Action, a nie pożałujecie. Szkoda po prostu Waszych pieniędzy. Poza tym w Carrefourze oczywiście dostępne stanowiska tematyczne, stanowiska różnych firm, takich jak Big, Muppet i tak dalej, Pentele też. Także jeśli macie ochotę, to możecie tam wpaść. No i jest przeogromne stanowisko dla produktów z Interdruku i są również artykuły piśmiennicze, których jestem bardzo ciekawa, ale jednocześnie mają niebieski tusz i to tak boli Interdruk do jasnej ciasnej. Zróbcie, błagam, długopisy w kolorze czarnym, żebym miała na co patrzeć. Ceny oczywiście powalają, są to za wysokie ceny jak na takie produkty, także również jeszcze raz bym zaczekała na ofertę innych sklepów. No i w końcu, moi drodzy, czas na Biedrę. Sama byłam w szoku, wróciłam z wakacji jeszcze przed końcem lipca i poszłam sobie po bułkę i wchodzę, ja znam skądś te pudła, patrzę, a tam... nowości szkolne. Jestem w szoku, że tak wcześnie, ale niestety nie było jeszcze cenówek i wszystko było pięknie poukładane, także może trafiłam na sam początek. No i oczywiście, kochani, przypominam, jeśli robicie zakupy, to odkładajcie rzeczy na swoje miejsce. Ja również po kręceniu tego wszystkiego, wiadomo, na początku wywalam, żeby to Wam pokazać, ale potem na swoje miejsce chowam. Na początku mamy takie rzeczy podstawowe, takie jak farbki, kredki, plasteliny i tak dalej. Jest już Oxford i podejrzewam, że ten Oxford, jak i Pukapat, którego tutaj widzicie, są na pewno tańsze niż w innych sklepach, także moim zdaniem jest to właśnie miejsce, żeby sobie zeszyt Oxford czy Pukapat po prostu sprawić. Następna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to są rzeczy z firmy Strigo. Nie widziałam jeszcze tej firmy, a widziałam już te rzeczy w Carrefourze. Jak i tutaj i ten ołówek automatyczny wygląda bardzo fajnie, bo możecie sobie ułożyć te grafity w innych kolorach. Są również przybory z pilota,
Były także moje ulubione długopisy JITU, które myślę, że nadal polecam, mimo że czasami się troszkę rozmazują. Są również oczywiście zeszyty z interdruku, ten blok z różnymi kartkami bardzo mi się spodobał, jest to bardzo fajne do bullet journalingu, a dodatkowo są dołączone naklejki. Jeśli chodzi o zeszyty, to mamy klasyczne wielkości, czyli A4, A5, nic takiego specjalnego, za to zobaczcie pod koniec filmiku, gdzie możecie kupić zeszyty B5, bo robią się coraz bardziej popularne, a pokazuję właśnie taki sklep, gdzie możecie je zakupić. Jeśli chodzi o zeszyty, to mamy, wiadomo, przepiękne wzory, jakość bardzo fajna, wzorów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze jak widzicie, wszystko było poukładane i w dobrym stanie, także to jest ten moment, żeby pójść i zacząć sobie te rzeczy już kupować. I jak widzicie, mamy tutaj najnowsze kolekcje z interdruku, ta kolekcja Checkmate, widziałam ją już wcześniej w Carrefourze, ale nie widziałam jej wcześniej na stanie, także jest to coś nowego. Również są zeszyty przedmiotowe, które również są całkiem nie najgorsze, chociaż nie jestem jakoś absolutnie nimi zachwycona. Jakość jak najbardziej na plus, część okładek jest zrobiona z plastiku, co powoduje, że te zeszyty są trwalsze. Ale jeszcze z takich ciekawostek były cienkie zeszyty w linie, które pachniały jak taki sztuczny czekoladowy żel pod prysznic. Także jeśli lubicie czekoladowe żele pod prysznic, to możecie sobie właśnie zakupić taki zeszyt. Były również bardzo ładne teczki w różnych wzorach. Jeśli chodzi o cenę, podejrzewam, że będą kosztować około 7 zł. Ale jak zwykle wzory są bardzo ładne. Na półkach znalazłam także duży zestaw markerów artystycznych. W pudełkach są różne kolory, także możecie sobie tam pogrzebać. Dodatkowo były bardzo ładne futrzaste notatniki, podobne były w poprzednim roku oraz, moi drodzy, piórniki, takie typowe tuby, jak na przykład ten z Pushinem czy podróbą Minecrafta. Ja czekam na konkretne biedronkowskie produkty, ponieważ zwykle wzory są bardzo ładne, a ceny też o wiele niższe, także w następnych odcinkach na pewno więcej produktów z Biedronki się pojawi. Bruliony były oczywiście z interdruku, jak zwykle w pięknych okładkach, bardzo twardych, myślę, że wytrzymałych. Były również grubsze zeszyty, również z fajnymi okładkami. Wszystkie wzory pokazuję Wam właśnie tutaj i właśnie teraz, albo prawie wszystkie wzory. Zawsze możecie zajrzeć jeszcze do gazetek dostępnych na stronie internetowej, żeby znaleźć coś dla siebie. Tutaj oczywiście czekam na coś specjalnego, na coś takiego wow i myślę, że po prostu zaczekam na produkty biedronkowe, tak jak wcześniej wspomniałam, bo interdruk jest rozpowszechniony wszędzie, w każdym możliwym sklepie, a po prostu chciałabym być już taka, powiedzmy, bardziej oryginalna i poszukać czegoś nowego i świeżego dla Was. A dobra, sorry, były jeszcze zeszyty przedmiotowe z Herlica i jeszcze kilka dodatkowych produktów. I te zeszyty przedmiotowe, takie zwykłe, z ładnym tłem, nic specjalnego. A teraz, moi drodzy, przyszedł czas na oszołoma, czy jak ktoś woli Auchan, albo możecie mi dać znać w komentarzu, jak nazywacie ten sklep. Jest to jeden z najlepszych sklepów, jeśli chodzi o zakupy szkolne, bo oczywiście wszystko jest opisane, jak co roku. Jest dział dla leworęcznych, który Wam zaraz pokażę i wszystko jest przepięknie ułożone. I macie wszystko w jednym miejscu, nie ma może jakichś nie wiadomo jakich perełek czy jakichś tam super rzeczy, ale na pewno Auchan potrafi nas pozytywnie zaskoczyć i zaczęliśmy od uroczych klejów, które pewnie nie kleją, ale są urocze. Tutaj ciężko mi się nagrywa, chociaż z drugiej strony łatwo, bo po prostu macie wszystko w jednym miejscu i co Wam się spodoba, to bierzecie. Są produkty marki własnej Auchan, które są lepsze albo gorsze. Są oczywiście też takie znane marki jak Pilot, Colorino, Big i tak dalej. Ale co najważniejsze, jeśli ktoś chce ekonomicznie przygotować się do szkoły, to jest dział z bardzo tanimi rzeczami i jak widzicie jest pole do pisania. To jest najlepsza rzecz na świecie, bo możecie przetestować te produkty na żywo i są w śmiesznych cenach. 25 groszy za długopis, rzadko się zdarzają takie ceny, także jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. Dział dla leworęcznych jest również super i produktów, mam wrażenie, jest coraz więcej. Mam tutaj na myśli
Strugawki czy temperówki, których wcześniej nie było, są ołówki, długopisy, są również specjalne nakładki dla noworęcznych. Brakuje mi zeszytów, wprawdzie były dwa w poprzednim roku na tym dziale i niezbyt piękne, ale były zeszyty dla noworęcznych. Tutaj znowu mamy dział z długopisami, który również pozytywnie zaskakuje, a ceny potrafią być lepsze niż w Carrefourze, bo zaczynają się od około 2,50 albo nawet i taniej. Są również bardzo ładne pastelowe ołówki na tym stanowisku, także w fajnej cenie i nie widziałam ich nigdzie indziej. I są na przykład produkty Astry, których nigdzie nie widziałam, a Astra to jest naprawdę bardzo dobra firma, robiąca zresztą fajne farby plakatowe. Zresztą część takiego, powiedzmy, mojego dzieciństwa. No i patrzcie na tą ilość wymazywalnych długopisów z postaciami z Disneya i nie tylko, po prostu jestem w niebie. Te disneyowskie były naprawdę bardzo urocze, a były też przede wszystkim, tak jak wspomniałam wcześniej, długopisy firm, których nie są tak do końca dostępne na przykład w Carrefourze, Biedronce czy nigdzie indziej, także jest to takie miejsce, gdzie można szukać czegoś nowego. No i jest Interdruk, potem. Bardzo mi się spodobały te gumki neonowe, są naprawdę przeurocze i wyglądają jak jadalne żelki, a jeśli wiecie, o co chodzi z tą gumką antybakteryjną, to dajcie mi koniecznie znać, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Te z Faber-Castella gumeczki również były przeurocze, wybór jest naprawdę obłędny. No i tak jak powiedziałam wcześniej, są stanowiska różnych firm, także moje ukochane długopisy, takie jak, nie wiem, Big Jealousy, czy właśnie jakieś Brush Peny, czy Paper Mate Inkjoy, czy klasyczne Biki, to wszystko tutaj jest, więc jeśli macie jakąś konkretną listę, to nic nie powinno Wam tutaj zabraknąć, a jeśli pisaliście tymi długopisami Stabilo, to dajcie mi znać, bo nigdy wcześniej ich nie używałam. Ale za to zakreślaczy było bardzo mało jak na taki sklep. Jedyne, które mnie zainteresowały, to te z Mapeda z bardzo ładnym wzorem oraz te brokatowe, bo może być to bardzo fajna alternatywa dla tych z Faber-Castella, których z pełną miłością nienawidzę. Moją uwagę przykuły teczki, bo są bardzo ładne, są również segregatory w przepięknych takich metalicznych wzorach, kosztują od 11 do 20 zł. Ten syrenkowy z taką fakturą łusek też był bardzo ciekawy i nie widziałam go nigdzie indziej. Także jeśli szukacie jakiegoś fajnego segregatora czy teczki, to możecie tutaj zajrzeć. Jeśli chodzi zaś o wybiór piórników, no nadal są piękne egzemplarze, nie powiem, dużo się powtarza piórników z tymi z Carrefoura, na przykład te z polskimi napisami, ale ogólnie, żeby były jakieś piórniki, które niesamowicie mnie zachwyciły, to tak do końca nie wiem. Ceny są normalne, takie powiedzmy carrefourowskie, niektóre nawet nieco droższe, także tutaj bym się bardziej kierowała w stronę Carrefoura, jeśli chodzi o piórniki. Chociaż muszę przyznać, że te rozkładane silikonowe z kotkiem czy z koalą były wyjątkowo słodkie i również niespotykane. A teraz znalazłam jeszcze jeden ciekawy dział, którego nigdzie indziej nie ma i możecie sobie tutaj zrobić cały jednokolorowy, monochromatyczny zestaw przyborów. Mamy tutaj teczki, mamy tutaj segregatory, a także organizery na dokumenty, także jeśli macie pokój w jakimś konkretnym kolorze, to tutaj możecie się wyposażyć w odpowiednie akcesoria. Bardzo przypadł mi do gustu także dział eko, którego nie widziałam w innych sklepach. Macie tutaj rzeczy wykorzystane, jakby stworzone z recyklingu, także jeśli dbacie o środowisko i chcecie tylko takie produkty kupić, to zapraszam Was do Auchan. Jeśli chodzi o zeszyty, to nie było nic nowego, nic ciekawego, to akurat muszę przyznać, że nie było jakiegoś szału, ale mam dla Was dwie fajne ciekawostki. Pierwsza ciekawostka to zeszyty B5, niektóre piękne, grubaśne, takie naprawdę fest zeszyty, ja kocham takie zeszyty. Często używałam na jakieś pamiętniki, których potem nie kończyłam i jestem zawsze w takich zeszytach zakochana. Druga sprawa to fakt, że jeśli macie sekcję zeszytów, to macie zawsze obok napisane, jaki macie wzór w środku oraz ile kartek. Jest to bardzo wygodne, jeśli wasz nauczyciel lub nauczycielka ma specyficzne wymagania dotyczące zeszytu. Też tutaj nie mogłam za bardzo nagrywać z tego względu, że był już wieczór i panie układały te zeszyty na następny dzień, a ja nie chcę nikomu utrudniać pracy. A na koniec naszej przygody z Auchan to jest, moi kochani, dowód, że czasami warto poszlubać gdzieś głębiej, żeby znaleźć absolutne perełki. To nadal jest Auchan, a rzeczy po prostu niesamowite. I znowu coś nowego, ciekawego. Macie tutaj gumki, piórniki, breloczki w nie najgorszych cenach.
są również długopisy. Jest to taki zbiór różnego rodzaju kolekcji, które się przez Auchan przewijały. Bardzo spodobała mi się właśnie ta kolekcja Girl Power, ponieważ ma bardzo ładne okładki, jest naprawdę prześliczna. Są na przykład takie dzienniki, bardzo fajnie wykonane, są notatniki, zeszyty i są to wzory, których nie widziałam nigdzie indziej, a są naprawdę bardzo ładne i aż serduszko się raduje, gdy się takie widzi. I jest na przykład moja ukochana kolekcja z Mario. Wyobrażacie sobie, Mario jest. W innych sklepach nie widziałam w ogóle. Też notatniki są genialne. Jest moje ukochane Animal Crossing, czyli gra na Nintendo. Jak jeszcze miałam Nintendo, to po prostu spędzałam godziny nad nią. Jest to również taka powiedzmy rzecz, którą bym sobie kupiła, bo po prostu nie dość, że jest to coś innego, bardzo dobrze wykonane, to jeszcze raduje moje serduszko. No i pamiętajcie, że liczę na to, że w komentarzu napiszecie mi, jakie kolejne sklepy mam odwiedzić, a tym razem wchodzimy do Dealsa. I jak tylko weszłam na początku, mówię: o matko, nie będę miała co kręcić, same jakieś rzeczy z Krainy Lodu i to będzie tyle. Ale jednak znalazłam takie ciekawe rzeczy, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Bardzo spodobały mi się za piątkę takie właśnie pojemniczki z gumkami, recepturkami czy spinaczami. Bardzo fajne są również karteczki w przeźroczystym pudełeczku. Wolę przeźroczyste pudełeczka, ponieważ jak mam jakiś motyw przewodni w pokoju, to właśnie takie pudełeczko mi go nie zaburza. Jak widzicie, macie tutaj również bloki z kartkami w linie. Niestety tylko w linie, bo brytole mają fizia na punkcie linii, ale mimo wszystko bardzo fajny zestaw i te kartki już są podziurkowane tak, żeby je włożyć do segregatora. Znalazłam oczywiście troszkę rzeczy z interdruku, tak jak na przykład te teczki z poprzedniej kolekcji, ale jeśli są za 6 zł, to w porównaniu do innych sklepów nie wychodzą jeszcze tak najgorzej. Są też teczki takie z Dealsa, znajdziecie również bardzo fajne dividery właśnie do segregatorów, jeśli używacie. Bardzo sporo było fajnych teczek, to mi się bardzo spodobało, ponieważ było bardzo tanie i bardzo ładnie wyglądało. Są to organizery na biurko, na ołówki i były one za dosłownie śmieszną cenę 6 zł. Także nie idźcie, tylko biegnijcie do Dealsa, żeby sobie takie kupić, a dodatkowo możecie sobie dobrać do tego organizer na dokumenty. No i jak widzicie na załączonym obrazku, Deals po prostu teczkami płynie, wszędzie teczki, ale za to bardzo ładne teczki. Ta, która mnie zachwyciła, to właśnie ta z jednorożkiem, ale także, kochani, ta z Dealsa, wcale nie z interdruku. Piękna, błyszcząca, błyskotki kochamy i przede wszystkim niedroga. Znalazło się również kilka ozdobnych długopisów, także jeśli nie chcecie chodzić po innych sklepach, a Dealsa macie blisko, to również tutaj się zaopatrzycie w długopisy z zebry, w długopisy z bika. Takie podstawowe rzeczy tutaj znajdziecie i może nie spełnicie całej, prawda, swojej listy zakupów, ale jakieś ciekawostki na pewno tutaj kupicie. A wśród perełek, które tutaj też możecie znaleźć, znajdziecie m.in. fajne zestawy piórnika z długopisem, śmiesznie tanie gumki w kształcie misiaczków w 3 kolorach, które są absolutnie urocze i skradły moje serce. Jedyne, czego bym nie polecała, to może kupowanie tutaj zakreślaczy, czy mazaków, czy kredek, bo to się dobrze dla Was nie skończy, a będziecie tylko źli, że kupiliście bubla, ale właśnie po jakieś takie notatniczki, piórniczki, teczki, to myślę, że Dealsa będzie dobrym i niedrogim wyborem. A my, kochani, przechodzimy do mojego osobiście ukochanego sklepu i pewnie do Waszego też. Mowa tutaj o Action, które myślę, że w międzyczasie pojawiło się w wielu, wielu miastach, wsiach i tak dalej. Także zostańcie koniecznie jeszcze ze mną, bo nadchodzi petarda cenowa. A zaczynamy od plecaków za 14 ziko, wręcz niecałe 14 ziko, które myślę, że po rozprasowaniu i wypełnieniu ich rzeczami będą wyglądać naprawdę spoko, a dodatkowo są one bez żadnych wzorków, oczywiście z pewnymi wyjątkami, więc możecie na przykład zakupić sobie jakieś piny czy
na przykład takie naszywki, które można sobie przeprasować i możecie stworzyć własny fajny plecak. Są także twin markery, które słyszałam, że nie są wcale takie najgorsze, więc możecie je sobie jak najbardziej kupić, może nie do notatek, bo strasznie przebijają, ale jest to jakieś rozwiązanie. Możecie sobie tutaj kupić także zakreślacze, które pewnie nie są najlepsze, ale bardzo spodobały mi się napisy na nich opisujące kolory. Było również bardzo dużo tanich, ciekawych teczek, jak na przykład ta tęczowa, która totalnie jestem w niej zakochana. Są również teczki z motywem przewodnim. Co roku ten motyw przewodni jest inny. Tym razem widzę, że jest to fioletowa panterka. Co ciekawe, były również segregatorki zrobione z papieru, które może nie są najtrwalsze, ale są niesamowicie lekkie. Są ultra leciutkie, takie powiedzmy bardzo tanie. I myślę, że jest to fajna alternatywa, jeśli ktoś nie chce używać plastiku, ale są też również takie plastikowe, czy są także takie segregatory z foliami, które ja na przykład używam do trzymania swoich notatek. Wybór ogólnie jest przeogromny, a ceny są naprawdę super, także jeśli także szukacie czegoś na budżecie, to właśnie warto wbić do Action. Jeśli chodzi o kleje, to polecam te Sprita, bo nie były drogie, a dodatkowo malują Wam na kolorowo. Oczywiście potem ten kolor znika. Niedrogie były też produkty z Pilota. Nie do końca polecam, albo nawet w ogóle nie polecam jakichś takich ichniejszych zeszytów, bo nie są one najlepszej jakości. Kartki są kiepskie, ale patrzcie, za ile możecie kupić grube zeszyty Oxfordu. I teraz sobie porównajcie z cenami typu 30-40 zł, które możecie znaleźć w Empiku czy w Carrefourze. No to jest po prostu niebo. Action może się za to pochwalić najtańszymi, najlepszymi moim zdaniem planerami. Ten jest mój ukochany, miałam taki chyba z 2 lata temu. Zawiera on dosłownie wszystko. Ma mnóstwo kieszonek, przegródek, linijkę, naklejki. Jest on również bardzo poręczny, nieduży, zmieści Wam się wszędzie i naprawdę mało waży, a przegródki są przeurocze i ogólnie cały kalendarz jest bardzo dobrze wykonany. Także myślę, że jest to naprawdę mój numer jeden i jest to kalendarz godny polecenia. Macie go również w innych okładkach, chociaż ta pierwsza naprawdę skradła moje serce. A jeśli się na przykład ze mną nie zgadzacie i ten format się Wam nie podoba, to tutaj macie taki wybór, że po prostu nie wierzę, że nie znaleźlibyście czegoś dla siebie. Także koniecznie lećcie i sprawdzajcie. Są bardzo ładne, urocze długopisy za 3,60, ale to, co teraz widzicie, to jest mój numer jeden. Są to bardzo tanie komutki, w śliczne wzory, są organizery na biurko za 17 zł, również printy są obłędne i mam właśnie taki regalik z szufladkami, kupiony może za 4 dyszki, jest on znacznie większy niż te, które Wam tutaj pokazuję i sprawdza mi się po prostu super. Z ciekawostek papierniczych zaś znalazłam wymazywalne zakreślacze, mamy również długopisy żelowe czy oryginalne markery Sharpie, które warto sobie kupić, żeby mieć na wszelki wypadek. Markery permanentne zawsze się przydają, a jeśli szukacie czegoś na budżecie, to za 9 zł macie praktycznie całą wyprawkę szkolną, taką podstawową, ekonomiczną, długopis, zakreślacz, cyrkiel, ekierka itd., itd. Piórniczki są również bardzo ładne, a ceny zaczynają się już od 3 zł. Tutaj raczej mamy takie klasyczne tuby, nie spotkacie tutaj raczej piórników piętrowych, ale jeśli nie macie jakichś wielkich wymagań, to możecie jak najbardziej sobie takowe sprawić. Jak co roku, Action ma także bardzo urocze gumeczki w różnych kształtach. Co mnie bardziej zaciekawiło, to podróby moich Tombowów. Są to mazaki, które robią Wam kropeczki do kropkowania, bardzo fajne do robienia dat i innych ozdób. Nie zabrakło również brush penów, których jeszcze nigdy nie testowałam. Dobra, testowałam raz i były tragiczne i beznadziejne, ale to było może z 3 lata temu i na pewno dużo się zmieniło. Na pewno polecam Wam ten zestaw cienkopisów. Sama mam, korzystam, już są na wyczerpaniu, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się przydały. I oczywiście cena jest po prostu najlepsza. Znajdziecie również bardzo eleganckie zestawy kredek, znowu twin markerów.
Jest to naprawdę bardzo, bardzo duży asortyment, który nie jest dostępny nigdzie indziej. A tutaj jeszcze bardziej budżetowa opcja, która zawiera dosłownie wszystko. Macie tutaj aż 45 elementów, wszystko w takim pudełku, a płacicie za to niską cenę. Oczywiście jakość pewnie kiepska, ale czego się spodziewać za 35 zł? Jak ktoś ma potrzebę zrobienia szybkiej wyprawki na budżecie lub chce taką komuś podarować, komuś potrzebie, to tutaj możecie właśnie taką kupić. Teczki oczywiście, część kolejna, bardzo ładne, estetyczne, znowu w tych motywach przewodnich, które widzieliśmy na przykład na tych naszych dziennikach czy segregatorach, to wszystko się nam tutaj powtarza. Tak ogólnie podsumowując Action, to polecam tutaj się wybrać na takie pisadła bardziej artystyczne, jak właśnie markery alkoholowe, czy może właśnie brush peny. Na pewno kupcie sobie tutaj kalendarz, teczkę, organizer na biurko, bo ceny są naprawdę niesamowite. Zeszyty raczej kupcie w innym miejscu. Tak czy siak jest to jeden z moich ulubionych sklepów. I to jest, moi drodzy, wszystko na dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, który sklep spodobał Wam się najbardziej lub jaki sklep powinnam odwiedzić. Nie zapomnijcie zasubskrybować mnie i zaobserwować na wszystkich moich mediach społecznościowych. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć, cześć!